Witajcie. Jesteśmy w Tatrach, w Dolinie Chochłowskiej, tuż za schroniskiem i idziemy na Wołowiec. Jest już dosyć późno, tak koło 16. Na Wołowiec pewnie zdążymy dojść, jak się da, to jeszcze może zrobimy kółko przez Grzesie Rakoń, ale nie wiem, czy dzisiaj zdążymy. Nas nie dogania, nikogo nie mijamy, bo wyszliśmy późno. Natomiast masa ludzi schodzi w dół. No ale śpimy w Dolinie Chochłowskiej, także damy radę wejść na szczyt i wrócić przed zmierzchem. Wchodzimy na grę między Rakoniem a Wołowcem. Jesteśmy już prawie na miejscu. Oto jest Wołowiec. Weszliśmy na szczyt. Bardzo miło, więc schowałem się trochę od wiatru za górą. Jest ładny widok, szczególnie na stronę słowacką. Nigdy tu jeszcze nie byłem, więc widoku na stronę słowacką nie widziałem. Byliśmy raz na Grzesiu i Rakoniu, natomiast na Wołowiec nigdy nie wszedłem. Wtedy była zima i nie mieliśmy raków, więc się nie odważyłem. Ale też bardzo dobrze wspominam tamtą wycieczkę. Było pięknie, może wrzucę wam tutaj parę zdjęć. A tam jest Dolina Chochołowska z szałasami. I tam będziemy dzisiaj spali w schronisku. Jeszcze chciałbym powiedzieć trochę a propos dzisiejszych warunków do fotografowania. Dzisiaj mamy pochmurny dzień. I może się wydawać, że to nie są najlepsze warunki do fotografowania gór. Mimo to ja wolę, jak jest taka pogoda, niż jak jest słonecznie w górach. Oczywiście, jeśli szczyty górskie nie są zasłonięte przez chmury, no bo wtedy jak się wejdzie na szczyt, to nic nie widać. Ale w taki dzień jak dzisiaj, kiedy na szczycie nie ma chmury, natomiast niebo jest ciemne, to bardzo fajnie to potrafi wyglądać. Po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciemnego nieba i wygląda to efektownie. Oprócz tego co jakiś czas za chmur przebija się słońce i wtedy na ziemi powstają takie jasne plamy. I te plamy też są mega fajne. Jak mam taką pogodę, to czekam, aż się taka plama przesunie na coś, co jest istotne dla kompozycji mojego zdjęcia i wtedy je robię. I te plamy potrafią się bardzo szybko przesuwać, ponieważ wiatr wieje i chmury przesuwa i wtedy też się przesuwa ta plama na ziemi. Działa to nie tylko w górach, ale też w każdym terenie, gdzie się jest trochę na wzniesieniu, jak jest teren pagórkowaty, to po prostu trochę trzeba poczekać i się ta plama słoneczna przesunie i wtedy się robi zdjęcie, kiedy jest na czymś, co jest dla nas ważne. Zdecydowaliśmy się wracać przez Rakoń i Grześ. Powinniśmy być tak przed 20 w schronisku. Piździ masakrycznie. Zapomniałem wziąć z drugiego plecaka ze schroniska rękawiczek i mi trochę zimno. Ale wytrzymam. Tylko nie chcę się robić zdjęć, jak ręce są zimne, bo do aparatu jest metalowe i zawsze od tego marzną ręce. Także nawet w lecie w Tatrach noszę rękawiczki, bo potrafi być zimno czasami. Zaczęła się kosodrzewina, powoli schodzimy, niedługo zacznie się las, ale było super, super były warunki. Takie mega światło i była też tęcza, były takie promienie słońca przebijające się przez chmury. Za to właśnie kocham góry, że tak to się wszystko potrafi nagle zmieniać, że są takie nieprzewidziane spektakle światła. Za to, że jak się choć trochę, no, trochę się podejdzie do góry i nagle wszystko jest inne, są nowe kompozycje. Super.
szybko zbiegaliśmy z Łowca i z Rakonia, bo bardzo wiało i przez to było chłodno. No i spieszyliśmy się też trochę, żeby nie iść w całkowitej ciemności przez las. A teraz zaczynamy wchodzić do lasu. Do schroniska jest jakieś, myślę, 40 minut, może 50. Zdjęcia robiłem tak szybko, zbiegając z tego szczytu, ale to było wszystko takie bardzo na szybko. Także wziąłem ze sobą statyw, a nie razu go nie rozłożyłem. No i tak wszystko na szybkości było robione. Zobaczymy, co z tego wyszło. Mam nadzieję też, że nie poruszyłem, bo wiatr był naprawdę mocny. Schodzić się dało, ale czasami schodziliśmy zygzakiem, bo tak nas rzucał ten wiatr. Także zdjęcia też mogłem poruszyć, ale starałem się ustawić możliwie krótki czas. Także mam nadzieję, że będzie ok. Powoli wchodzimy w drzewa i myślę, że za chwilę zrobi się za ciemno, żeby kręcić tą kamerką. Także z wami się żegnam na dzisiaj. Pokażę kilka zdjęć, które dzisiaj zrobiłem. Mam nadzieję, że są jakieś przyzwoite. Na razie nie przeglądałem. Piękne będą. No i jutro jest kolejny dzień. Zaczynamy od rana. Będziemy dalej chodzić po Tatrach Zachodnich. Bo dzisiaj jest nasz pierwszy dzień. Także późno zaczęliśmy. A jutro mam zamiar cały dzień chodzić po Tatrach Zachodnich. Mam nadzieję, że będzie super. To do zobaczenia. Cześć.